Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zrobię sobie pojedynek Messi kontra Cristiano Ronaldo i pobawimy się z FIFA Score 22-23. No i bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie reprezentację w tych saszetkach, w tych fatpakach. Tu oczywiście Leo Messi, Argentyna i Cristiano Ronaldo, Portugalia, więc takich zawodników będziemy szukać. Ja tutaj sobie wyczaiłem, że w tym fatpaku jest Cristiano Ronaldo tutaj na końcu. Zaraz postaram się wam to jakoś pokazać. Nie wiem, czy przy tym świetle będzie widać. O, coś tu widać, ale przy tym świetle będzie ciężko. Mam nadzieję, że to coś fajnego będzie. Czy to będzie Score Team Cristiano Ronaldo? Zobaczymy, nie mam pojęcia. FIFA 365, zobaczymy, może jakieś dwie saszetki, taka dogryweczka, pomyślimy. Więc dobra, lecimy, pierwszy fatpak. Tak w ogóle możecie sobie podejrzeć, co jest z tyłu, bo saszetki prześwitują, tak samo widać tutaj z przodu, więc tamtą sobie zostawię na koniec. I jedziemy i zobaczymy, czy coś ciekawego mi tutaj wyleci. Szczerze, trochę nie mam szczęścia do tej kolekcji, ale proszę bardzo, mamy tutaj pierwszego zawodnika z Argentyny. Bam! Tutaj Manchester City. Oczywiście bierzemy tylko reprezentację. Jeżeli wpadnie gdzieś tam zawodnik jakiś z Argentyny czy z Portugalii w jakiejś drużynie, no to się nie liczy, tylko reprezentacja. Dobra, mamy tu Hiszpana, Olympique Marsylia, Juventus, Manchester United, Hiszpania, Liverpool, Real Madrid, Valverde często wpada, Olympic, Argentyna, kolejna Argentyna, 2-0. Jak będzie Portugalia wpadała, nie wiem. Liverpool, ale poobkręcane. Milan, Barcelona, no Lewandowski mnie w tej kolekcji strasznie lubi. Postawię sobie go tutaj, niech kibicuje. Mam już trzy kolory tego Lewandowskiego. Atletico Madryt, Czechy, Argentyna znowu, to już trzecia, no Argentyna często wpada, tutaj Barcelona, Francja, znowu Argentyna i Messi, pięknie, Chelsea, Niemcy, Anglia, Milan, Barcelona i tu już będą karty specjalne. Mamy tutaj zawodnika z Chelsea. Czy będzie coś numerowanego? No nie ma. Nie ma limitu. Kolejny zawodnik. Co my tu będziemy mieć? Też nie ma limitu, niestety. No nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia do tej kolekcji. Tu jeszcze All Hunting. I tu na samym końcu. No te karty w ogóle fajnie wyglądają. Mi się podobają. Podoba mi się ta kolekcja. I mamy tutaj Hot Rookie, tej karty też nie miałem, no ale też bez limitu. Trudno, dobra, zobaczymy drugiego fatpaka. Może coś tu. Sorry zacięcie, ale oczywiście padła mi pamięć w telefonie. Dobra, lecimy z drugim fatpakiem. No i zobaczymy, ile tutaj padnie mi kart z Argentyny, a ile z Portugalii, no na razie Cristiano Ronaldo, no bez szans, ale zobaczymy tutaj, mamy Liverpool, Juventus, Real, o proszę, i Cristiano Ronaldo na bazówce, ale jest, więc mamy 4-1, dalej mamy Korea, Manchester United, Norwegia, Manchester City, Haaland, Portugalia, jest Portugalia, Portugalia nadrabia. Dobra, jedziemy dalej, tutaj mamy odwrócone, Pulisic, Liverpool, Juventus, znowu odwrócona, a tu już widzę, jest Argentyna, więc no tutaj Argentyna chyba zmiażdży Portugalię. Tu mamy Chelsea, Niemcy, Anglia, Milan, no to wiadomo, Portugalczyk, ale my szukamy tutaj w reprezentacji. Lećmy dalej. Francja,
I znowu Argentyna. No Argentyna tu bardzo często widzę wpada. Anglia. I tu mamy jeszcze Francuza. Comment. Chelsea. I dobra, jedziemy. Karty specjalne. Pierwsza karta. Czy będzie to numerowane coś? No nie. No nie mam szczęścia. Nie mam szczęścia. Lećmy dalej. Ansu Fati. Zostawię sobie Ciebie na koniec. Te karty najgorzej mi się podobają w tej kolekcji. I tutaj All Hands Team. Hugo Lloris. No i jeszcze może tu coś. Boom! Jest! Jest numerowany. No tutaj mamy aż 50 na 60. No ale jest. Ale jest Ansu Fati, więc fajnie. Dobra, jedziemy z drugim. Z trzecim fatpakiem. A tu się zrobiło już dużo. Ale dobra, jedziemy. Jedna numerowana. O. I fajnie. Modric na początek. Dobra, jedziemy dalej. O, Argentyna. Kolejna już. Manchester City. Norwegia. Tutaj obkręcone. Hiszpania. Marsylia, Juventus, Liverpool. Tu mamy Manchester City, Rashford, Hiszpania, Real Madrid, Benzema, więc fajnie. Olympique Marsylia, Niemcy, Neuer, Anglia, Milan, Barcelona, Atletico, Francja. O, fajnie, Mbappé wpada. Dobra. Argentyna, o Jezu, to będzie Dembele, Barcelona, znowu Argentyna, Francja, tu mamy Chelsea, Niemcy, Götze, Anglia, Harry Kane. No i lecimy, lecimy z kartami specjalnymi. Czy tu coś będzie? No nie, nie ma. O, kolejny Portugalczyk, no ale to jest Manchester United, a my szukamy reprezentację. Dobra, zostawmy sobie go na koniec. Score Team. Bonucci. O, te karty mi się, no nie podobają mi się te karty. Te. Dobra. I uwaga, czy coś będzie? No nie. No niestety, ale nie. Dobra, no i słuchajcie, tutaj jest Cristiano Ronaldo na końcu. To jest pewne. Ale na jakiej karcie? Znaczy, podejrzewam, że będzie to Team Score. Score Team. Ale co to będzie? Nie mam pojęcia. Więc zaraz zobaczymy. No mogę Wam nawet pokazać. No jest Cristiano Ronaldo. Ale jak? Co i ten? To nie wiem. Manchester United. Jedźmy dalej. Olympique Marsylia, Manchester City, Real Madrid, Norwegia, Haaland, więc fajnie, Hiszpania, Pedri, tu Real Madrid, Kamavinga, Kevin De Bruyne, Manchester City. Jedziemy dalej. Korea, Portugalia, następna, to już trzecia, wow. Manchester United, De Gea, Olympique Marsylia, Niemcy, Musiala, Czechy, Argentyna, kolejna, Barcelona, Argentyna znowu, Lukaku, Chelsea, Niemcy, Anglia, Milan, odwrócona Argentyna, Di Maria, więc dajemy go tutaj. O, jakiś tam fajny kolorek, coś tutaj widzę. Brozowicz. No i dobra, Atletico Madryt. No i jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Znowu Fernandez. No i znowu nienumerowany. Ejejej. A gdzie on? Gdzie ten wcześniejszy był? O. Ale tutaj w Portugalii, a tutaj o, no to Portugalia. Zaliczamy. Kimpembe. Czekajcie, zrobimy to tak. O. To był Kimpembe. Ciekawy jaki ten będzie. Limicik.
Czekajcie, weźmy sobie najpierw tą. Tutaj mamy moją ulubioną z tej kolekcji. No i dobra. I co? No jest limit. Kimpembe 22 do 35, więc fajnie. Podoba mi się to. No i co tu? Czy to będzie ten zwykły score team? Czy nie? Uwaga, czy w końcu coś? No. No nie, nie jest limitowany. Szkoda, naprawdę szkoda, bo byłoby grubo. Aj, ale patrzcie, dwa razy Cristiano Ronaldo wyleciał. Więc tutaj mamy 2, 3, 4, 5. No tutaj to już jest miazga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i Messi 12. Dobra, myślę, że chyba nie ma sensu już otwierać nawet FIFA, bo tutaj Argentyna no zmiażdżyła Portugalię. No szkoda, naprawdę szkoda, że to nie jest numerowany Cristiano Ronaldo. No trudno, ale co? Dwa kolorki, dwa limity, tutaj do 35, tutaj do 60 Ansu Fati. O, szkoda, że nie były chociaż numery koszulek, no ale trudno. No a poza tym masa tutaj bazówek, może już będzie komplet, brakuje mi tam może z 15, nie wiem. Dobra, tutaj był akurat na Manchesterze United. Bonucci. Tak jeszcze sobie przejrzę, zobaczę, czy to gdzieś jakiś mi nie wyleciał Portugalczyk. No cóż, no słabo. Powiem Wam szczerze, że słabo. Tak liczyłem, że może akurat tutaj wpadnie limitowany Cristiano Ronaldo, ale no niestety, ale wpada ten zwykły. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. No ale zobaczcie, tu był Messi, tu był Ronaldo. Fajnie się złożyło w ogóle, co nie? O, pik. Double trouble się zrobił. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. A jeszcze Robercik wleciał. No Robert mnie lubi w tej kolekcji. Bardzo często mi wpada. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.